Pozwólcie mi zatem doradzić, abyście wyrobili sobie nawyk zabierania ze sobą części swojej samotności do społeczeństwa, abyście nauczyli się być do pewnego stopnia sami, nawet jeśli jesteście w towarzystwie. Nie mówić od razu, co się myśli, a z drugiej strony nie przywiązywać zbyt dokładnego znaczenia do tego, co mówią inni. Raczej nie oczekiwać od nich zbyt wiele, ani moralnie, ani intelektualnie, i umacniać się w poczuciu obojętności na ich zdanie, co jest najpewniejszym sposobem praktykowania zawsze godnej pochwały tolerancji. Jeżeli to zrobisz, nie będziesz tak często przebywał z innymi ludźmi, chociaż może się wydawać, że poruszasz się między nimi. Twój stosunek do nich będzie miał charakter czysto obiektywny. Ten środek ostrożności uchroni cię przed zbyt bliskim kontaktem ze społeczeństwem i w ten sposób zabezpieczy cię przed skażeniem lub nawet oburzeniem z jego powodu. Społeczeństwo jest pod tym względem jak ogień. Mądry człowiek ogrzewa się w odpowiedniej odległości od niego, nie podchodząc zbyt blisko, ale inaczej jest głupcem, który poparzył się, ucieka i drży w samotności, głośno narzekając, że ogień płonie. Nasz cywilizowany świat to nic innego jak wielka maskarada. Spotykasz rycerzy, proboszczów, żołnierzy, lekarzy, prawników, księży, filozofów i tysiąc innych, ale oni nie są tym, czym się wydają. To tylko maski. Dlatego naucz się nosić ze sobą ten skrawek samotności jak tarczę, które ochroni cię przed zbyt szybkim wyrażaniem myśli i pochopnym przywiązywaniem znaczenia od słów innych. Największe niebezpieczeństwo, utrata siebie, może wydarzyć się na świecie bardzo spokojnie, jak gdyby w ogóle nic się nie stało. Żadna inna strata nie może nastąpić tak cicho. Każda inna strata, ręka, noga, $5, żona, z pewnością zostanie zauważona. Lubimy komplikować, co zazwyczaj doprowadza do spirali negatywności. Ale gdybyśmy zamiast tego wybrali życie w zgodzie z wewnętrzną naturą i prostymi prawami bytu, wszystko stałoby się prostsze. Chodzisz w ciuchach takich, jakich chcesz, bez ulegania trendom. Jeździsz starym samochodem, nawet jak stać się na nowy. Dajesz się ponieść przygodzie, nawet gdy wydaje się to nierozsądne. Bo możesz, bo żyjesz w zgodzie z wewnętrznym ja, a nie tym, co się narzuca. Jak mówił wyżej wymieniony pan, natura życia jest taka, że jeśli pozwolisz mu płynąć, stanie się pięknym doświadczeniem. Jeżeli będziesz się powstrzymywać, stanie się nieszczęściem. Decyzja należy do ciebie. Większość ludzi, łącznie z nami, żyje w świecie względnej ignorancji. Nawet czujemy się komfortowo z tą niewiedzą, ponieważ to wszystko, co wiemy. Kiedy po raz pierwszy zaczynamy stawiać czoła prawdzie, proces ten może być przerażający i wiele osób wraca do swojego dawnego życia. Jeśli jednak nadal będziesz szukać prawdy, w końcu będziesz w stanie lepiej sobie z nią poradzić. Tak naprawdę chcesz więcej. To prawda, że wiele osób wokół ciebie może teraz uważać cię za dziwaka lub nawet zagrożenie wobec społeczeństwa, ale ciebie to nie obchodzi. Gdy raz zasmakujesz prawdy, już nigdy nie będziesz chciał wrócić do bycia ignorantem. Co by się stało, gdybyś przez 10 lat nie unikał robienia tego, co wiesz, że musisz zrobić? Jak byś się wtedy czuł? Co byś osiągnął? Ludzie często marnują około 4-6 godzin dziennie, co przekłada się na około 25 godzin tygodniowo, czyli pół roku efektywnej pracy rocznie. Jeżeli przestaniesz marnować te możliwości, które masz przed sobą, mógłbyś być znacznie bardziej wydajny. A więc twój los i los wszystkich wokół ciebie zależy od tego, czy zdecydujesz się żyć autentycznie, zgodnie z własnym ja. Kiedy przestajemy odczuwać żal, akceptujemy rzeczywistość taką, jaka jest, bez próby zmieniania przeszłości czy kontrolowania przyszłości. To oznacza uwolnienie się od ciężaru urazów, które nas przytłaczają i utrudniają pełnię życia. Ja na przykład nie jestem na nikogo obrażony, nawet w przypadku, gdy zrobił coś, za co rzekomo powinienem. Jeżeli nie jest mi z kimś po drodze, to po prostu go ignoruję. Ta osoba staje się powietrzem i przestaje istnieć w moim życiu. Nie mam zamiaru go obrażać, pisać wiadomości, gdzie będę go moralizować. Szkoda mi na to prądu. Popełniłeś błąd, który jest nie do zaakceptowania? Wybaczam ci, ale więcej się nie zobaczymy. Niewykluczone, że masz ex-partnera, który wielokrotnie cię zdradził. Po co pokazywać mu, że zrobił coś, co cię zabolało? On i tak tego nie zrozumie. Wybacz mu, a następnie pozwól odejść. Jeżeli to zastosujesz, zobaczysz, jak wolny się poczujesz. Gdyż przestajesz mieć wobec niego jakiekolwiek oczekiwania. A oczekiwanie to inaczej ego. Oczekujesz magicznej rekompensaty, która sprawi, że poczujesz się dobrze. Być może czekasz na to, aż przyjdzie i będzie błagał cię o jeszcze jedną szansę. A być może chcesz widzieć, jak przegrywa. Jednakże takie myśli sprawiają, iż żyjesz w najniższych stanach świadomości.
Musisz mieć na uwadze, że nasze emocje nie są tylko prywatnymi doświadczeniami wewnętrznymi. Są one również energetycznymi impulsami, które wysyłają określone wibracje do wszechświata. Wszystko we wszechświecie składa się z energii, która wibruje na różnych częstotliwościach. Te wibracje mają moc przyciągania doświadczeń o podobnej częstotliwości. To jest podstawa duchowego prawa przyciągania. Kiedy skupiamy się na negatywności, na gniewie, urazie czy żalu, nasze wewnętrzne wibracje obniżają się. Wysyłamy wówczas do wszechświata sygnał, który jest w zgodzie z tymi niższymi wibracjami, przyciągając więcej negatywnych doświadczeń. To jest niezwykle prosta zależność. W ten sposób stworzysz rodzaj błędnego koła, z którego będzie ci bardzo ciężko wyjść. A jeżeli uważasz, że gadam bzdury, to wystarczy, że spojrzysz na ludzi wokół siebie. Zawsze zastanawiam się, za kim się stawiam. Czy aby na pewno to, co mi się podoba, nie odzwierciedla moich głęboko zakorzenionych kompleksów. Bo jeżeli pozbędziesz się tej emocjonalnej otoczki wobec innych, życie stanie się 100 razy prostsze. Pamiętaj, nie możemy jednocześnie znać dokładnej pozycji i pędu cząstki. Oznacza to, że rzeczywistość jest fundamentalnie nieprzewidywalna, nad nami istnieje głębsza, ukryta harmonia, która jest poza naszym bezpośrednim postrzeganiem. Kiedy staniesz się tego świadomy, celem nie będą inni, a pójście w stronę własnego przeznaczenia. Wszystkie rzeczy są ze sobą powiązane i ta jedność jest święta. Nie ma nic, co nie byłoby połączone ze wszystkim innym. Rzeczy są bowiem współzależne i łączą się, tworząc ten uniwersalny porządek. Istnieje tylko jeden wszechświat, złożony ze wszystkich rzeczy i jeden stwórca, który je przenika. Istnieje jedna substancja i jedno prawo, mianowicie wspólny rozum wszystkich myślących stworzeń i wszelka prawda jest jedna. Jeśli jak wierzymy, istnieje tylko jedna droga doskonałości wobec wszystkich istot mających ten sam umysł. Murphy mówił: Twój podświadomy umysł jest kreatywny. Zacznij więc tworzyć mentalne obrazy, które są zgodne z życiem, którego pragniesz. To oznacza, że musimy świadomie kształtować nasze myśli, aby odzwierciedlały głębsze aspiracje, a nie płytkie narzucone przez zewnętrzne środowisko cele. Więc za każdym razem, gdy słyszysz coś, z czym się nie zgadzasz, powinieneś mówić słowo nie. Załóżmy, że ktoś gada jakieś bzdury. Zadanie jest proste. Umysł ma zakodować, że to nie jest prawda. Jak chodziłem do szkoły i nauczyciele mówili coś, z czym się nie zgadzam, od razu się włączałem. Zakorzeniałem intencję, to kłamstwo. Będziesz kopał rowy, jak nie będziesz się uczył, kłamstwo. Miałeś jedynkę, to definiuje twoją wartość, farmazon. Załóżmy, że wszedłeś w związek z toksyczną osobą. Spotykasz się z chamstwem, wieczną ironią, deprecjonowaniem twojej wartości. To jest pewien rodzaj afirmacji, które mają większą moc niż ci się wydaje. Działają niczym toksyczne nasiona, które z czasem zakorzeniają się w podświadomości. Nie mów mi, że jesteś na to odporny. Gdybym na 30 dni zamknął cię w pokoju i puszczał afirmację jesteś przegrywem, w końcu byś w to uwierzył. To, co dzieje się w takim związku, to rodzaj negatywnego programowania, o którym mówił Murphy. Twoja podświadomość nie ma zdolności rozróżniania między tym, co prawdziwe, a co fałszywe, czy między tym, co jest zdrowe, a co szkodliwe. Jeżeli ciągle odbierasz negatywne komunikaty, przyjmujesz to jako obowiązujący paradygmat. Ludzie sądzą, że diabeł, którego znają, jest lepszy niż ten, którego nie widać. Błędne podejście. Po pierwsze, nie wiesz, czy to, czego nie widzisz, nie jest malowane fałszywymi barwami zła, gdyż perspektywa obecnego życia ogranicza cię do wąskiego patrzenia na rzeczywistość. Kiedy masz obok siebie narcyza, to on wyznacza sposób, w jaki postrzegasz wszechświat. A te racjonalizacje, że on czy ona jest wyjątkowa, że nigdy nikogo lepszego nie spotkasz, to kolejna brednia stworzona przez neurochemię w mózgu. Swoją drogą, tu też musisz mówić nie. Nasz wewnętrzny stan umysłu ma moc tworzenia i zmieniania naszego zewnętrznego świata. Prawo mentalizmu podkreśla, że umysł ma pierwszeństwo nad materią. To znaczy, że świat materialny jest wtórny wobec świata mentalnego. Kiedy coś wydarzy się w świecie mentalnym, świat materialny mówi: okej, czas to skopiować. To też pozwala nam zrozumieć, jak działa trauma. Zaniedbanie, straty czy inne głęboko stresujące wydarzenia zostawiają ślady w świecie pozamaterialnym. Czyli te wewnętrzne rany wpływają na sposób, w jaki osoba postrzega świat. I to postrzeganie jest zaburzone, bo zabarwione czymś, co jest jej subiektywnym doświadczeniem. W eksperymentach kwantowych, takich jak słynny eksperyment z podwójną szczeliną, obserwuje się, że cząstki kwantowe, takie jak fotony czy elektrony, zachowują się inaczej, gdy są obserwowane. Kiedy obserwator decyduje się na pomiar, cząstki wydają się wybierać określony stan z wielu możliwości, w których mógłby się znajdować. To zjawisko wskazuje na to, że samym aktem obserwacji wpływamy na rzeczywistość na poziomie kwantowym. A więc w kontekście prawa mentalizmu zjawisko to może być interpretowane jako dowód na to, że świadomość obserwatora ma bezpośredni wpływ na fizyczną rzeczywistość. Jeżeli potrafisz oddzielić doświadczenie od tego, co naprawdę dzieje się w twoim życiu, rozpoczynasz proces zmiany. Jak mówi stara stoicka zasada, nieważne co ci się przytrafia, ważne jak to interpretujesz.
W świetle tego, jak potężna może być nasza interpretacja, która jest bezpośrednio powiązana z obserwacją, staje się jasne, że kultywowanie wzmacniających, afirmujących życie myśli jest nie tylko kwestią osobistego, dobrego samopoczucia, ale wręcz kluczem do kreowania lepszej rzeczywistości dla innych. Jeżeli czujesz się jak król i wierzysz w to całym sobą, materialna rzeczywistość wypracuje dla ciebie ten rezultat. Zresztą w Biblii znajdziemy wers, który mówi: zaś wiara jest bazą tego, w czym pokładamy nadzieję, dowodem rzeczy niewidzialnych. Kiedy zwracasz całą swoją uwagę na teraźniejszość, osłabiasz intensywność emocji, przy okazji zapobiegając ich eskalacji. To jest zasada 0 sekund. Po prostu działasz. Ta niewidoczna siła, która stawia przed tobą znak stop, to tak naprawdę stare przekonania, które mówią ci: przegrałeś kiedyś, więc przegrasz i teraz. A niestety ty w to uwierzyłeś. Większość ludzi jest tak zidentyfikowana z nieustannym strumieniem niekończących się myśli, że nie zdaje sobie sprawy, że jest w niej uwięziona. Żyjąc tą łatką, tworzą dla siebie świat braku. I nie zdają sobie sprawy, że nie musi tak być. Dopóki nie uświadomisz sobie, że jesteś z tym głosem w swojej głowie, będziesz cierpiał. Ale to nie jest cierpienie, które wyzwala czy pozwala ci odnaleźć sens. To bezwartościowy ból w postaci fałszywego ja. Gdy uświadomisz sobie, że nie jesteś tym głosem, ale tym, który go słucha, zaczynasz przebudzenie. Niech umysł pozostanie nieporuszony przez płytki osądu oraz nieprzemyślane opinie, które tak często zatruwają powietrze oraz wpływają na częstotliwość, na której wibrujemy. Przykro to stwierdzić, ale społeczeństwo, podobnie jak morze, jest pełne prądów i fal, które potrafią nosić nas ku nowym brzegom, ale równie łatwo pozbawiają gruntu pod nogami. Żyjemy unoszeni na jego powierzchni, często myśląc, że pływamy według własnego wyboru, podczas gdy w rzeczywistości to zewnętrzne prądy kierują naszym ruchem, niejednokrotnie popychając nas w strony, które nie służą zrozumieniu tego świata. Być jak mądry żeglarz oznacza nauczyć się rozpoznawać te prądy i dowiedzieć się, kiedy płynąć razem z nimi, a kiedy trzymać się od nich z dala, aby uniknąć niebezpieczeństw ukrytych pod powierzchnią, pustych konwersacji, nieautentycznych relacji, fałszywych wartości, które są jak rekin wyczuwający krew, ściągając na dno szybciej, niż możemy się tego spodziewać. Dobry żeglarz wie, kiedy korzystać z ciepła i zasobów, które oferuje woda, ale również potrafi zachować bezpieczną odległość, aby uniknąć zdradliwych prądów. W związku z tym pozostań nieco na uboczu, przyglądając się z dystansu, bez pozwalania, by cokolwiek zmąciło spokój wewnętrznego świata, bo wtedy dowiesz się więcej. Zobaczysz perspektywę inną od tych, którzy cały czas klepią, nie zastanawiając się nad znaczeniem własnych słów. Lao Tzu mówił, że próba zrozumienia jest jak przyciskanie się przez mętną wodę. Miej cierpliwość, aby czekać. Zachowaj spokój, spoglądając, aż błoto opadnie. Noś, a nie posiadaj. Działaj, a nie zgłaszaj roszczenia. Wykonaj pracę i pozwól jej odejść. Samo odpuszczenie sprawia, że zostaje. Emocja, którą odczuwasz, a której chcesz się pozbyć, jest jak pójście na otwartą bitwę z huraganem. Nie wygrasz z nim, ale możesz go zaakceptować i zatańczyć według jego rytmu. Czy to, czego nie oceniam, nie jest czasem odbiciem moich przeszłych problemów? Pytanie to odzwierciedla maksymę: jak wewnątrz, tak i na zewnątrz. Stanowi odbicie fundamentalnej zasady, według której zewnętrzny świat jest lustrzanym odbiciem naszego wewnętrznego krajobrazu duchowego. Nie działa to zero-jedynkowo, ale jest ważną perspektywą dla każdego, kto chce wchodzić na wyższe stopnie świadomości. Na przykład oceniasz kogoś, że kupił 5. mieszkanie i mówisz: jak on tak mógł? Ja nie chcę spoglądać na to z punktu widzenia moralnego, bo tu nie chodzi o słuszność jakiejś tezy. Być może powinno tak być, a być może nie powinno. Ale być może jest tak, że to ty nie masz żadnego M na własność, więc wkurza cię, że ktoś ma lepiej od ciebie. I to już jest coś, co zżera od środka. Bo kiedy kierujemy uwagę na posiadłości innych, robiąc to z uczuciem frustracji, w rzeczywistości manifestujemy brak. Hermetyczne zasady, takie jak prawo wibracji czy prawo polaryzacji, uczą nas, że podobne przyciąga podobne, a wszystko objawi się w świecie materialnym poprzez wibracje. W tym przypadku to, co odczuwasz, szoruje po dnie, więc przyciągniesz więcej doświadczeń o podobnym charakterze. Zresztą im więcej poznaję ludzi, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak jest to prawdziwe. Jednostki, które zdobywają więcej, mają laser skierowany na osiągnięcia, a wszechświat w następstwie zwielokrotnia ten efekt. Człowiek, który nie przeszedł piekła swoich namiętności, nigdy ich nie pokonał. Na tyle, na ile możemy rozpoznać, jedynym celem ludzkiej egzystencji jest rozpalenie światła w ciemnościach zwykłego bytu. Wszystko, co irytuje nas w innych, może doprowadzić do zrozumienia samych siebie. Załóżmy, że kiedyś twój bliski przyjaciel zawiódł cię głęboko, rozpowszechniając informacje, którymi podzieliłeś się z nim w zaufaniu. Poczułeś się zdradzony. Nagle twoje poczucie bezpieczeństwa w relacjach zostało poważnie nadszarpnięte. Miałeś wrażenie, że już nie jesteś w stanie nikomu zaufać.
Przez długi czas nosiłeś w sobie gniew oraz pretensje, nie mogąc się pogodzić z tym, co się stało. W tej sytuacji zaczynasz pracę nad przekształceniem swoich uczuć oraz percepcji tego wydarzenia. Twoja świadomość oraz podświadomość w tym momencie mówi: nikomu nie zaufam, jestem beznadziejny, czuję się oszukany, czyli sprowadzasz się na dno. Gdybym kazał ci założyć 30-kilowy plecak i chodzić z nim do sklepu, po domu, a następnie z nim spać, powiedziałbyś, że jestem niepoważny. Ale już mało kto zauważa, że nosi taki bagaż od dzieciństwa. I nawet nie chcą go zdjąć. Mówią: jest dobrze tak jak jest. No właśnie nie jest. I to być może główny powód, dlaczego nie osiągasz celów. Dlaczego masz problem z zarabianiem czy tworzeniem relacji, które sprawią, że będziesz wzrastać. Bo nie chcesz podważać tego, co środowisko od lat ci wmawiało. Te wszystkie rzeczy stały się twoim Bogiem prowadzącym cię za rękę w stanie pełnej iluzji. W psalmach znajduje się wers, który mówi: rzuć na Pana swój ciężar, a On cię podtrzyma. Nie dopuści na wieki, by sprawiedliwy się zachwiał. Dlatego należy zaufać Wszechświatowi, bo On nigdy nie kłamie. Zamiast trzymać się gniewu i pretensji, decydujesz, że to doświadczenie ma cię czegoś nauczyć i że jest częścią twojego rozwoju. Przyjmujesz, że ta bolesna lekcja była niezbędnym krokiem na twojej drodze do stania się silniejszą, bardziej świadomą emocjonalnie osobą, która lepiej rozumie znaczenie granic w relacjach. To jest tak naprawdę najlepszy moment, kiedy doznajesz oświecenia. Wow, to ja jestem kreatorem o nieograniczonym potencjale. Seneca mówił, że owoce są najsmaczniejsze, kiedy się kończą. Dzieciństwo jest najpiękniejsze, kiedy się z niego wyrasta. Pijakom największą przyjemność sprawia ostatni kielich wina, ten, który ich pogrąża, drwięcie pijaństwo. Wszelka rozkosz odsuwa na sam koniec to, co ma w sobie najmilszego. Najprzyjemniejszy jest wiek już podeszły, ale jeszcze nie podupadły. A nawet Jów, stojący na samej krawędzi życia, ma swoje przyjemności. Albo już samo to zastępuje przyjemności, że wcale się nie odczuwa ich braku. W miarę jak uczymy się odnajdywać spokój, kiedy nie mamy nic, i doceniać każdy oddech jako niepowtarzalną okazję do bycia świadomym, życie staje się bogatsze. Nie potrzebujemy ciągłych nowych doświadczeń czy materialnych zdobyczy, aby poczuć zadowolenie. To, co kiedyś mogło wydawać się nieodzowne do wyimaginowanego szczęścia, teraz jawi się jako dodatek, a nie fundament naszego dobrostanu. Niektóre rzeczy są pod naszą kontrolą, a inne nie. Rzeczami, na które mamy wpływ, są opinie, pogoń, pragnienia, niechęć i jednym słowem wszystko, co robimy. Rzeczy, na które nie mamy wpływu, to ciało, własność, reputacja, dowodzenie i jednym słowem wszystko, co nie jest naszymi działaniami. Rzeczy pod naszą kontrolą są z natury wolne. Pamiętajcie więc, że jeśli sądzicie, że to, co z natury niewolnicze, jest również wolne, a to, co należy do innych, jest wasze, to napotkacie przeszkody. Będziesz lamentować, będziesz zaniepokojony i znajdziesz winę zarówno u bogów, jak i u ludzi. Ale jeśli uznasz, że to tylko twoje, co jest twoje, i to, co należy do innych, takim, jakim jest w rzeczywistości, wtedy nikt cię nigdy nie będzie zmuszał ani ograniczał. Co więcej, nie będziesz szukać w nikim winy, ani nikogo oskarżać. Gdyby kamień wyrzucony w powietrze miał świadomość, uwierzyłby, że porusza się z własnej woli. Podany mu impuls jest dla kamienia tym, czym dla mnie jest motyw, a to, co w przypadku kamienia jawi się jako spójność, jest w swej wewnętrznej naturze tym samym, co uznaje w sobie za wolę. Jeżeli przyjmiemy, że kamień obdarzony świadomością mógłby wierzyć, iż porusza się samodzielnie, podczas gdy w rzeczywistości jest popychany zewnętrzną siłą, zobaczymy ciekawy paralelizm do ludzkiego dążenia za powierzchownością. Obiekt ten, unoszący się chwilowo w powietrzu, mógłby, gdyby tylko potrafił myśleć, przypisać sobie intencję i cel tego ruchu. Wierzyć, że jego lot jest wyrazem własnej woli, nieświadomych sił, które naprawdę nim kierują. Ręki, która go rzuciła, grawitacji ciągnącej go ku ziemi, wiatru zmieniającego jego trajektorię. Bardzo podobnie w życiu. Jesteśmy popychani przez siły, które rzadko dostrzegamy w pełni. Przez presję społeczną, kulturowe normy, przez nieustające bomby marketingowe, które kształtują pragnienia, sprawiając, że wierzymy, iż nasza pogoń za większym domem czy ekskluzywnymi wakacjami jest wyrazem indywidualności. Ale czy na pewno tak jest? Czy nie jesteśmy raczej jak ten kamień popychani przez zewnętrzne siły, a nasze przekonanie o autonomicznym wyborze jest tylko iluzją? Odpowiedz sobie sam. A więc to, co postrzegamy jako wolną wolę, jest tylko nieświadomością rzeczywistych przyczyn naszych działań. I to dążenie za powierzchownościami jawi się w bardzo ciemnych barwach, gdyż sami stajemy się częścią większego, nieświadomego dążenia, które rzadko prowadzi do prawdziwego zadowolenia. Każda przenikliwa przyjemność jest błędem i iluzją, gdyż żadne spełnione życzenie nie może dać trwałego zaspokojenia.
W związku z tym przyjemność nigdy nie jest tak przyjemna, jak się spodziewaliśmy, a ból jest zawsze bardziej bolesny. Ból na świecie zawsze przewyższa to uczucie, do którego ludzie tak gorliwie dążą. Doznaj duchowego oświecenia i zobacz dokończenie tego odcinka tutaj.